Kolumskali ślub i słowo, i więc był długi. Dobrze wiesz, że tęskniłam, o tobie śniłam. Źle delwylana, to gatuchy do rana. To nas nic nie dostanie, wiosny stan. Zmieniły snuby, wielne twój znak TVN. Bóg Barbie at the Ken. Uuu, to tylko mała sympatia sprzed lat. Mijam na poczcie i widzę jakiś blag. Dobra, tak to było. Siemanko, a nie, to nie moje przywitanie. Cześć, nie, to też nie moje. Chłopaki, jak to było? Siemano wariaty. Dokładnie, siemano wariaty, witajcie z tej strony Redo i oczywiście ze mną Adip i Patryk. Jestem, dzień dobry. Siemano. Także jak możecie, się domyślać, jest to nasza seria Sąsiedzi z Lubelskiej. Widzicie, znowu jesteśmy na moim potężnym polu. Ostatnio kosiliśmy, no to teraz trzeba sprasować słomę i pozwolić. Wy dzisiaj panowie, co tam działacie sobie? Elegancko. Ja sobie sprzątam na razie po żniwach. Ja sobie okrągłe baloty zwożyłem na ogół. Ja zaraz też. A ja standardowo nie pamiętam, jaką kierownicę przepisano. O, dobra. Tutaj mam. Ktoś mnie wałek odczepił. Myślę, że samo się tak było. I nie, to po końcu to już nie było. Nie, też tu nie ma. Powiem wam tak, na wstępie zapraszam na poprzedni odcinek do Patryka, na kolejny do Aliba. Nie parcie na datę. No, dokładnie. A jest data? Nie ma daty. Jak jest? Ty nie masz. Aha, no ja mam połączenie. Ja mam tylko godzinę. Nie no, nie oszukując was, to jest dzisiaj 3 listopada. Ten odcinek zobaczycie pewnie w połowie. Listopada, gdzieś 20 któryś? Ja. Na premierę farminga. Ej no, tak, a tak może wypaść, się śmiejesz, ale tak może być. Tak, my się kiedyś śmialiśmy, powiem wam, że będzie nowy farming, my zaczniemy nowego farminga nagrywać, a wy jeszcze będziecie mieli odcinki ze starego, nie? I to będzie się to pewnie przeplatało ze zmianą, ale z jednej strony fajnie, ja bym bo... jeszcze lubelską ciągnął na 22. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego w tej 22. Znaczy wiesz, Mordo, jak już pochłonie. Raczej to Lubelska nie będzie, bo wątpię, że ktoś mapę przełoży. Ale mówię tutaj, żeby jeszcze z 19. A, o to ci chodzi. No. To nie, to nie. Zobaczymy. Zobaczymy, no jak Baktyl pociągnie 22. Dajcie znać w komentarzach, możemy zrobić coś na zasadzie tego, że... Nie... Zacząłem miotać. Sorry za mój głos, trochę chora, czy chorzały jestem. Jak to się nazywa? Możemy takie coś zrobić? Dajcie znać w komentarzach, że póki nie wykupimy wszystkich full na mapie, to nie możemy skończyć serii. O, ja już zaczynam wykupowanie. Pewnie bierzemy wszyscy, składajemy wszystko, kupujemy pola. Nie, tam musiał być cały teren wykupiony. Nie no, teren to wiesz, tereny to nie wszystkie są użytkowe, ale tak średnio bym powiedział. Takie pola to są użytkowe. Dobra, ogólnie Adip, to po prostu mnie? A gdzie ty jesteś? 95. No zaraz będę. Wiecie panie, to by wtedy było takie zakończenie serii, nie? No, lecę. Tak od deski do deski zrobiona. Jak widzicie, mało dosyć zostawiłem dzisiaj prasowania, no bo gdzieś tam już nagrywałem kiedyś... Co chłop zawadował! Prasowanie, to stwierdziłem, że nie chcę go znowu mieć nie wiadomo ile. Bardziej się pobawimy w zbieraniach tego wszystkiego. No, ręcznie. Jeśli nie to, że strędu. No. Mam nadzieję, że gadanie chłopaków nie rozsadzi wam uszu, ewentualnie słuchawek, głośników. Ale różnie OBS łapie widzę tego Discorda. Po co się ograniczać? Najlepiej wszystko rozwalić. Jo. Nie, naprawdę, bo czasami jest takie coś, że zaczynacie gadanie, nie? Wypierdala słupek na czerwono. Gadacie dalej i jest po prostu żółty, taki normalny, jak zawsze je ustawiam, nie? No. Zostawcie łapkę w górę! Ja pierdolę, debil. Zostawcie kurwa sierpa, czy nie? Zostawcie kurwa sierpa. Łe. Masakra, nie? Jak wasze sprzęty ucierpiały, to wina Patryka. Pomacham. Ja pierdolę. Nie wierzę. Zostawcie suba! Ej, a tak właściwie jak się będą witał? Ktoś kojarzy? Czy zaraz sprawdzę? Z tej strony będą... Zaraz sprawdzę. Co ty gadasz? Serio? Czekaj, zaraz sprawdzimy. Gdzie sprawdzisz? Jak sprawdza się?
Aha, ale ty, kanał został usunięty. Ja mam swój jakiś odcinek może. Ale nie, kurde, nie będzie go powitania. Siemano wszystkim z tej strony, Venom. A to nie było tak, on coś tak, wiesz, zawsze tak głos podnosił i wyciszał, nie? No ja no kurwa. Nie, to było siemano wszystkim z tej strony, Venom. I on łapą machał. No i tak pomacham. O Jezu, wy wariaty, nie wiecie, o co chodzi do końca z tym pomacham, to się nabijamy. Nie no, możesz puścić gifa. Dlatego ci tajemnicze nie wiedzą. Nie. Chcesz gifa? Puścić. Czekaj, nie. Ja mogę puścić TL. Patryk, weź bądź windem. Co? No, pomacham. Nie. Nie no, wiecie jak to jest. Niby czasy przeszły, jakieś spiny były, ale teraz po prostu bekę z tego ciśniemy. No. Aczkolwiek z takich osób, które może nie wiedzą, to pogodziliśmy się gdzieś tam z Dawidem, nie każdy wiedział o tej spinie. Nie ale... pogodziliśmy się, tylko wszystko się rozwiązało. No tak, wszystko się rozwiązało. Wszystko wyjaśnione, jest dobrze. Także teraz mamy feeling zajebisty z każdą ekipą w sumie, z którą mieliśmy wcześniejszy kontakt jakiś tam. Czemu D? Jest dobrze, jestem, dobrze. W sumie on miał na imię Dawid, znaczy ma na imię Dawid, Venom. No, to też można, nie? Tu oczywiście nie o Dawida chodzi, Dawidka tylko... O Dawida Venoma. On miał Dawid na imię. Znaczy on ma, bo on żyje nadal. Na pewno? Myślę, że tak. Jeszcze się do niego nie przejechałem. Także widzowie, jak chcecie zobaczyć vlog z wjazdu do Venoma, musicie zostawić duży łapek w górę pod tymi odcinkami. Bo zupełnie cel na paliwo do Vectry. Ile chcesz łapek, żeby do Venoma pojechać? Na ile łapek do Venoma jedziesz? Dawaj, pochwal się. Na ile łapek do Venoma jedziesz? Zaraz poprosimy tu kolegów. Ale do ile łapek do Venoma jedziesz? No zastanawiam się tak właśnie. Dawaj, no liczba. 100. 100 łapek i jedziesz do Venoma? Da się załatwić. No. A ile łapek, żebyś jeszcze mnie zgarnął? Ja do ciebie przyjadę. Nie, serio ludzie, jak będzie 100 łapek i 300 subów. Dobra. Czekaj. Pisz tam do kogo trzeba, nie? Muszę napisać na jednej osobie. No. Chociaż czekaj. Nie, jeszcze nie pisz, bo muszę pomyśleć. Formy negocjacji. Napisane. Nie no, i tak nie ma co pisać teraz, bo to będzie za miesiąc. A no, w sumie tak. Nie no, wiesz, nie będziemy pisać, po prostu normalnie, kto się dowie, ten zostawi. Dawaj tak zrobimy. Nie, ale ogólnie, obecnie czy będziecie pisać, czy nie. 100 łapek i 350 subów na moim kanale i zbieram kasę i jadę. Cel donate'ów na wyjazd. Na dostawę. Czego to nie muszę mówić. A dobra, wyjdziemy tylnią bramą już. Się zamyślałem. Oj! Zamyśliłem. Nie, specjalnie tak powiedziałem. Mały lak. Trochę mnie miotnęło. Pardonsik. Dobra, gasimy maszynę. Widzicie, w trakcie żniw w sumie jestem. Tak na szybko fendem tutaj zjechałem. Co kusisz? Nic, na razie zbieram słomę. No jak widzicie, nowy nabyteczek. To jest w sumie już na takim porządku odcinkowym u mnie. To już chyba trzeci czy czwarty odcinek z rzędu, że jest jakiś nowy zestaw. Czekajcie. Weź to są te pole za gospą, czy nie? Jakie za gospą? Przecież nie jest pasowane. Aha, dobra, bo to pole Patryka są. Spierdalaj, mój przejazd. Jakiś drop FPS-ów mam. Ty, Patryk! O Jezus Maria. Dałbyś radę mi tą przyczepę postawić pod pole, czy już zaparkowałeś się? Ja już ją odłożyłem. Widzicie, dobra, Patryk fajne stogi dodał. Sobie do stogu to rzucam. Początkowo to tutaj wzdłuż tego, jak to się nazywa, wzdłuż kurnika ustawiałem. Ale tak nawet... Wiesz, dla przyczepy to ciągnik potrzebny, to nawet jeśli to ja i tak ci MF-a bym nie pożyczył, bo... Ale ja bym sobie wziął, wtedy przyczepił tego. Kurczę, pieczone jakieś dropy FPS-ów mam na gospach. Ciekawe, czy ja się wyłamię tutaj. Chyba nie. Chociaż może. Niebieski, tu wszystkie belki pozbieram. Przeszedłem elegancko.
Lecimy sobie pozbierać. Dzisiaj chyba taki krótszy odcinek zrobię. Zawsze 25 minut, 30 robię, to dzisiaj nie będzie 20-minutowy. Ogólnie z tamtego pola zwiozłem już dwie pełne przyczepy. Czyli po 16 kostek. Wy panowie, co wy dzisiaj tak robicie? Bo jakoś ucichliście. No ja słomę zbieram, jak już mówiłem. Słomę już kończyłem zbierać, teraz pewnie pojadę sobie talerzować na pole numer 29. Ogólnie powiem wam, ten mod na realne zużywanie paliwa spoko jest, bo już sporo razy musiałem tankować maszynę. Fajnie chodzi, no. No, ja w ładowarce akurat mi zostało w ładowarce zasięgu, już ci mówię, 9 litrów. Pojedziemy sobie naokoło, inną drogą pokażę, mam asfaltówkę. Czasami na te pole jeżdżę. Ogólnie Patryk, nie wiem o tym, co kupiliśmy na spółę, czy nie? To już możesz pokazać, a będziesz jechał obok? No akurat przejechałem. Także biogazownię z Patrykiem kupiłem na spółę, znaczy Patryk ją kupił jakiś czas temu, ale trwały negocjacje. Bez radem weszliśmy w spółkę. No właśnie, trwały jakieś tam negocjacje, powiedzmy, kurwa, gościu, jesteś samobójcą. Na pasy wrazu. No, jakieś tam negocjowałem z Patrykiem cenę taką, żeby była w porządku. I w końcu stwierdziliśmy, że na pół się podzielimy całymi wydatkami i kupiliśmy... Po prostu Sołtys poczuł pieniądz. Tak, biogazownię na pół. Kasę ma, to nie, no. Kupi sobie. Wiecie, będzie dla mnie łatwiej, bo nas dwóch gospodarstw więcej pól na kiszonkę możemy dać i sobie będziemy tam, no. No, no ja też planuję troszeczkę inny styl gospodarzenia w tym momencie. Trochę pomysł mam jak na razie w głowie, no nie oszukując się, podjebany od Bolka. Po sąsiedzku. Ty to chcę zrobić, aczkolwiek my nie mamy season moda, no ale i tak takie coś możemy zrealizować przecież. Kurczę, fajnie w tobolkę wjechałem. Wiesz co, może kurwa mać. Przepraszam za bluzgi. Ale belka mnie się zbugowała. Powie mi ktoś, jak tu się tankuje? R. Ale na stacji? No. Przyjdą mnie na gospę. No. Aha, u ciebie. Dobra. To nie wiem. Zaraz mu pomogę. A co chcesz za ten... No, weź... Daj, mogę? To mnie ten pomata przestawię. A tu nie masz prawie nic z tej beczce już. To co, ale chcę ją wyrać. Czekaj, stój. Mój Jezu. Daj ją. Tu. Czekaj, patrz, tu podstawiał, klikam R i znikła. A podstaw mi ten... Tutaj już nie dam rady, dam ci takie obań. Widzicie, to mi się ładuje powoli tekstura obornika. Ja weź spróbuj. Po zacięgiem tu wywiozłem. Tu jest wywiezione 100 ton obornika. Mam nadzieję, że starczy to na to pole. O, czekaj. Nie, nic. Czy weszło? Ogólnie mam jeszcze około 40 paru do wypchania z kurników. A, czekaj, zaraz ci powiem. To sobie zrobisz tak. Da się kasować dietem, czy nie? Zostaw mnie kasę. Coś tam chłopaki ma jakieś problemy techniczne. Dobra, dawaj, ja to sobie do ciągnika wyleję, a tym zajadę, może się dotoczę. 150 litrów masz. Jak coś, to cię przeciągnę tam. Cyk. No ale zobacz, ja tu diesla kupiłem. No. Jak widzicie, samo zbierająca fajny ten sposób na zbieranie tych kostek. Tak jak ogólnie autoloada wcześniej miałem, ale na odcinku to nie bardzo było autoloadem zbierać. Teraz na eleganckości sobie ciśniemy. Bez najmniejszego problemu. Bardzo realnie. Takie arkusiny są normalnie gdzieś tam na YouTubie pokazane. Jak widzicie, fajny ping mi się robi. Coś mój internecie dzisiaj chyba nie domaga. Mój Jezu, 500 pinga. Oj. Hamuluj. Ogólnie musimy zrobić tak, że kto nagrywa, ten ma save'a. Z góry przepraszam za te lagi. Można tak robić, ale kurde... Przecież wiesz, że do mnie to tak średnio się łączyć. Do Reda nie wiem, jakby net wysiedział. Nie zależy od dnia, wiesz? Ale teraz się w sumie pakiet akurat mi kończy internetu i to też tak może być. Chociaż nie, mam jeszcze 50 giga neta do wykorzystania, ale dzisiaj dwa filmy wrzucałem, to nie wiem, ile zeszło. Ej, bez kitu, Reda, jest problem. Co tam? Moja ładowarka don't tankować się, kurde. Co ty pierdolisz?
No na mówi Kent, ja nie biorę. Nawet na stacji. Ona nie bierze do żopu. Ona nie bierze do paszczu. Także Patryka czeka kolejny dodatek. Bez kitu ona się nie tankuje. To sobie odej mi diesla. Ale ja chcę ją zatankować. Ej, wiecie co, mam teraz taką rozkminę? Jak ja na odcinku wracałem fenem z prasą? Czy jechałem tak jak trzeba, czy przepierdoliłem na skróty? Ja pierdolę. Chyba pojechałem na skróty, coś tak czuję. Dojdź po śladach. Teraz już ich nie ma. Dobra, chwilowe lagi były, ale jakoś żyjemy. Aha, to pojechałem tą drogą przez głos. Natankowałem sobie komendą, ale odjąłem C800. Nie wiem, ile bym odjął sobie. To ci mówiłem od razu, żebyś się diesla cofał i na F11. Dobra, cia. Cyk i hopa. O, dzień dobry, ktoś tam pisze. To nie my. Adip, ty masz skoszone tam obok mnie pole? A ty tam masz łąkę, nie? Ja mam wszystkie skoszone. Dobra. Które? Przejadę sobie tam na skróty. A które mówisz? Pole? 107? Tam u mnie za gospą. A, no to jedź. Chill. Bo już od razu na eleganckości sobie podcofnę wtedy. No. Wiesz, po tu ma ktoś zasiane, nie? Gdzie? Ale tu 108 jest zasiane. 108? Ale dobra, to Krzysztof Kononowicz, to no spokojnie. To zaraz małe będzie. Ej, chciałem kupić w sumie. No to kupuj. No właśnie nie wiem, czy teraz kupić, kurde, ale... Ile to kosztuje? 66 tysięcy. Co tu się stanęło? Kroksa masakra, mój Jezu, czekaj! Sołtysowi drogę oczyszczę. I ujebia. Czekaj, Sołtys, już ci wycinam. Ale mam laga teraz od tej piły, no nie. Kawa, jedź, Sołtys. Czekaj, bo laga tej piły. Aha, bo tu Konar był taki. Konar zapłonął. Trzeba było, wiesz, usunąć tu. Tak. Gałąź. Aborcja jest nielegalna, pamiętajcie o tym. Ta, wiesz ile chcą teraz dać za ten, za aborcję? Tak, widziałem, więcej niż za gwałt. 25 lat, nie? Nawet za gwałt. Także widzowie, takie tematy tylko w Polsce. No, 25 lat, cześć, to jest całe życie zmarnowane. Też. Proszę cię. To jest tragedia. No i trzecią przyczepkę rozładowujemy tutaj. Terarina, tarara. I mamy już ułożone w stogu. Poczekam, aż się nam złoży. Ogólnie miałem taki dosyć dobry zastrzyk gotówki, bo o, ja jak nie mam. Znaczy, te mam. Te są sprzedane. Sprzedał. No, chłopaki mi sprzedali, bo mnie akurat na serwerze nie było. A no właśnie, zobaczmy jak ceny wyglądają tego wszystkiego, bo ewentualnie trochę pszenicy możemy sprzedał. Ej, 690? Jajka 3000 700? I jeszcze rośnie. Ty pierdolisz. Teraz to mnie nie mam jajek. 3700? Mleko spada. Ja mam 40 tysięcy mleka do sprzedania. Ty, Adip. Co? 690, dobra cena za pszenicę. Reda opuszcza serwer. Także mordy, nie będę się już łączył, mamy 18 minut odcineczka, to było na tyle, mój internet stwierdził, że mam we mnie wyjebane. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka, byli ze mną Patryk i Adip, także siemano, sołeczka, siemano, na razie, trzymaj się, cześć, piona, elo, band.